Morderstwo niedoskonałe. Opowiadamy o zbrodniach, które po latach wciąż budzą emocje. Zapraszam, Tomasz Ławnicki. Trudno o bardziej mroczną historię. Mamy 3 ofiary i duży znak zapytania. Sporo na to wskazuje, że za każdą z tych spraw stoi jeden i ten sam człowiek. Do jednej z ofiar przyznał się dość otwarcie. W kwestii 2 pozostałych są świadkowie, którzy mówią, iż usłyszeli od niego, że zabił, jak zabił, gdzie zabił i dlaczego. Wszystko to miał powiedzieć po pijanemu. Ci świadkowie to żona i kochanka Tadeusza P. W lokalnej społeczności Tadeusz P. jest znany doskonale. Niby już nie jest na świeczniku, ale jednak przez lata pełnił istotne funkcje. Wydaje się, że jego wpływy wciąż są niebagatelne, a przynajmniej wystarczające do tego, aby to, co w jego sprawie zeznali świadkowie i co powinno być absolutnie tajne, a oni sami powinni być chronieni przez wymiar sprawiedliwości, wylądowało na jego skrzynce mailowej. Człowieka, który może w tym śledztwie mieć status podejrzanego. Na razie, można to tak określić, jest w kręgu podejrzeń, ale nikt żadnych zarzutów mu nie stawia. A on sam czuje się bardzo pewnie. Powiem, że zabiłem i co z tego? I co z tego wynika? Nic, kompletnie nic nie wynika, bo ja mogę fantazjować. Tak Tadeusz P. mówił w rozmowie z Katarzyną Handerek, dziennikarką śledczą magazynu Ekspresu Reporterów Telewizji Polskiej oraz Telekuriera TVP3. W wyemitowanym reportażu żona Tadeusza P. mówiła o nim, że to niezmiernie niebezpieczny człowiek, psychopata, ostrzegała dziennikarkę. On panią zabije. Tak, żona wiedziała, że jej mąż ma na sumieniu życie ludzi. Milczała, bo się bała. Bała się także również już była kochanka Tadeusza P., ale przemogła strach i opowiedziała, czego się dowiedziała. A potem ktoś doniósł Tadeuszowi P. wszystko, co dzieje się w śledztwie. Przysłali mi dobrzy ludzie. Pewnych źródeł się nie zdradzaj. Koniec tematu. Tak mówił dziennikarce, szyderczo się śmiejąc, gdy pytała go o to, w jaki sposób wszedł w posiadanie prokuratorskiego pisma z pieczątką sądu. Wtedy jeszcze pewnie nie sądził, że o sprawie zrobi się tak głośno. Jako pierwszy temat podjął Telekurier. Jego redaktor Krzysztof M. Kazimierczak, który kawał życia poświęcił na dziennikarskie śledztwo w sprawie morderstwa poznańskiego reportera Jarosława Ziętary, tak pisał na swoim profilu na Facebooku we wrześniu 2020 roku. Google nie wszystko wie. Na tych zdjęciach jest dziennikarz zamordowany najprawdopodobniej. Zapewne o tym jednak nie słyszeliście. Z pewnością nie znajdziecie nic w sieci. Ja też nie słyszałem i byłem autentycznie zdumiony, że chociaż zniknął aż 23 lata temu, to przez ten szmat czasu dotąd żadne media nie zajęły się jego sprawą. Nazywał się Marek Pomykała, miał 29 lat, pracował w Gazecie Bieszczadzkiej w Sanoku. Zniknął, gdy zainteresował się ponurą przeszłością wysokiego funkcjonariusza policji, eks-milicjanta. Po jego zniknięciu nie zabezpieczono dowodów, twierdzono, że pewnie się zabił, chociaż nic na to nie wskazywało. Jego ojciec nie ma już sił do dalszej samotnej walki o sprawiedliwość, jest w sędziwym wieku, schorowany. Bezsprzecznie nasuwają mi się podobieństwa ze sprawą Jarka Ziętary. Brak ciała, zdumiewająca nieudolność policji po zniknięciu, na siłę forsowana teza o samobójstwie, przemilczanie. Kiedy o historii Marka Pomykały usłyszałem, sam początkowo nie dowierzałem, a potem zacząłem szukać kogoś z Rzeszowa, kto zająłby się sprawą. W końcu znalazłem. Autorce nie było łatwo. Sprawę utrudniała pandemia i upływ czasu. Jakoś nie ma chętnych do mówienia. Wielu ludzi się boi. I tu czas oddać głos Katarzynie Handerek, która z Tadeuszem P. rozmawiała jako pierwsza i jako jedyna tę rozmowę opublikowała. Zresztą to nie był jeden wywiad, to było wiele rozmów. Dziennikarka Telekuriera i magazynu Ekspresu Reporterów tak opowiada o wrażeniach z pierwszego spotkania z byłym milicjantem i policjantem. Wtedy, kiedy jeszcze nie było podjęte najnowsze postępowanie prokuratorskie przeciwko Tadeuszowi P., chciał, aby o nim mówiono, pisano. Sam zlecił nawet napisanie książki o sobie, o swoich czynach. Pisał wtedy, że chce zrzucić z siebie jarzmo, które ciążyło na nim aż przez 30 lat. Wywiad dla telewizji był, jak myślę, dla niego nie tylko prestiżowy, ale przede wszystkim dodawał mu pewności siebie.
On w czasie tej rozmowy wprost przyznawał się do tego, że jako milicjant przejechał człowieka, prawda? To była moja pierwsza rozmowa z Tadeuszem P. i moje pierwsze zetknięcie ze środowiskiem milicjanta. Nie znałam jeszcze wtedy ani jego żony, ani kochanki Violetty. Nie znałam jego wrogów, nie znałam przyjaciół. Tadeusz P. na początku wywiadu starał się być powściągliwy, ale im dłużej trwała rozmowa, tym bardziej się otwierał i wprost przyznał, że to on był winny śmierci Edwarda Krajnika i że podczas wypadku był pijany i pijany siedział za kierownicą. Tadeusz P. tłumaczył, jak i dlaczego usadził na miejscu kierowcy swojego ojca, który przebywał wówczas bardzo blisko i łatwo było go sprowadzić na miejsce zdarzenia. Tak zresztą zrobiono. Czyli on właściwie przyznał się nie tylko do przejechania człowieka, ale do tego też, jak zacierał ślady. Tak, oczywiście. Przyznał się do tego wszystkiego, bo sprawa się przedawniła. Jazda po pijanemu Tadeusza P., która doprowadziła do śmierci Edwarda Krajnika, to niestety nie wszystko. Być może powstał łańcuch zdarzeń, w wyniku których ginęły kolejne osoby. W tej historii, zdaję sobie sprawę, może być trudno się połapać. Część wydarzeń miała miejsce w latach 80., część w 90. Wiele rzeczy wychodzi na jaw dopiero teraz, przez co trudno o wszystkim opowiadać chronologicznie. Zacznijmy więc może nie od prezentowania po kolei wydarzeń, a od pewnej charakterystyki postaci. O Tadeuszu P. już parę słów padło, choć nie powiedziałem jeszcze w tej historii najważniejszego, co dawało i chyba daje mu poczucie bezkarności. W PRL w latach 80. mimo młodego wieku był zastępcą komendanta milicji obywatelskiej w Lesku. Po upadku PRL umiał się odnaleźć, dosłużył się stopnia podinspektora. Na początku lat 2000 był naczelnikiem sekcji ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Sanoku. Dziś jest emerytem, ale wciąż aktywnym. Z racji doświadczenia działał w Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Angażował się też w lokalną politykę. 11 lat temu był pełnomocnikiem finansowym i wyborczym kandydata na burmistrza jednego z bieszczadzkich miast. Zresztą z sukcesem. Przez ostatni rok o Tadeuszu P. parokrotnie pisały media. I lokalne, i także ogólnopolskie. Bo do dziennikarzy dotarła informacja, że były milicjant, później policjant, może stać za śmiercią bieszczadzkiego dziennikarza Marka Pomykały. Dziennikarz ten miał pracować nad materiałem mocno niewygodnym dla Tadeusza P. O tym, że jako młody milicjant, po pijanemu, miał on przejechać człowieka. A potem, gdy jeden z jego podwładnych nie godził się na poświadczenie nieprawdy w sprawie tego wypadku, w tajemniczych okolicznościach zaginął i ów milicjant. Jak wspomniałem, Katarzyna Handerek, reporterka magazynu Ekspresu Reporterów i Telekuriera, rozmawiała z Tadeuszem P. nieraz. I to, co ją w tych rozmowach uderzyło, to poczucie bezkarności emerytowanego funkcjonariusza, który zdawał sobie sprawę, że co by nie zrobił, to firma za nim będzie stała. Pierwsze zdanie, które skierował Tadeusz P. do mnie jako do dziennikarki, brzmiało: byliśmy młodymi bogami i wydawało nam się, że wszystko jest nam dozwolone, że wszystko możemy zrobić. Za takich właśnie bogów uważali się milicjanci z tamtych czasów. Wszystko uchodziło im bezkarnie i ten wypadek był uznany za coś normalnego. Tym bardziej, że Tadeusz P. cały czas podkreślał, że jego przełożeni twierdzili: mieliśmy teraz zawieruchę z księdzem Popiełuszko, po co nam kolejny problem? Dlatego między innymi uszło Tadeuszowi P. to na sucho. Jednak nie wszyscy milicjanci byli przekupni. Młody milicjant Krzysztof Pyka, gdy zdarzył się wypadek, wysiadał z autobusu. Nie myślał w ogóle o tym, by o sprawie zapomnieć, by sprawę zatuszować. Chciał działać, chciał walczyć o sprawiedliwość. Zostawił chorą żonę, córeczki. To była niesamowicie odważna postawa. Padło nazwisko milicjanta Krzysztofa Pyki. Do niego za chwilę dojdziemy. Spróbujmy po kolei. Zacznijmy od wspomnianego wypadku. 21 listopada 1985 roku. Wieś Łączki obok Leska. Wieczorem po zakrapianej imprezie w milicyjnym kasynie dużym Fiatem miało jechać dwóch wysoko postawionych mundurowych. Pasażerem miał być Lucjan P., wówczas zastępca komendanta rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Lesku. Za kierownicą zaś miał siedzieć Tadeusz P., wtedy 24-letni, ale już na stanowisku,
pełnił funkcję zastępcy komendanta milicji w Lesku. Mówię, miał siedzieć, ale to bardziej skomplikowane. Bo to potem, po latach, choćby w rozmowie z żoną, ale też z dziennikarką telewizji polskiej, Tadeusz P. przyznał się do tego, że to on po pijanemu prowadził samochód i to on doprowadził do wypadku, w którym zginął człowiek. Ustaliła to zresztą po latach także rzeszowska prokuratura, ale Tadeusz P. powiedział to już wtedy, gdy sprawa uległa przedawnieniu i to przyznanie się w sensie prawnym nic nie zmienia. Wtedy jednak milicjant zrobił wiele, aby nie ponieść konsekwencji. Na miejsce zdarzenia ściągnięto trzeźwego ojca Tadeusza P., który akurat przyjechał ze Śląska do syna w Bieszczady. Notabene, ojciec zastępcy komendanta w Lesku też był u siebie wysoko postawionym funkcjonariuszem milicji. Mężczyzna wziął na siebie winę za spowodowanie wypadku, potwierdził, że to on siedział za kierownicą i wyjaśnił, że nie miał jak uniknąć wypadku, bo pijany mężczyzna wszedł mu wprost pod koła samochodu. Ofiarą był 40-letni Edward Krajnik, który wówczas w listopadowy wieczór, fakt, nietrzeźwy, wyszedł właśnie z zajazdu pod Gruszką. Wśród świadków zdarzenia byli ludzie czekający na przystanku na autobus, kilkoro osób, nikt jednak ich relacji nie słuchał. Zdarzenie widział też milicjant, podwładny Tadeusza P., Krzysztof Pyka. Wracał do domu, ale ponieważ zauważył wypadek, wysiadł z autobusu, myślał, że może się na coś przyda. Widział, kto siedział za kierownicą i widział też, co działo się potem, by zatrzeć ślady. Nie mógł się z tym pogodzić. Jego bliscy i znajomi po latach wspominają, że skarżył się, iż jest naciskany, aby podpisał protokół dotyczący tego wypadku, w którym nie ma nic o tym, że sprawcą był Tadeusz P. On nie chciał brać udziału w tuszowaniu sprawy. Zdecydowanie odmawiał potwierdzenia wersji z podstawionym trzeźwym sprawcą. A niedługo potem... Noc z 12 na 13 grudnia 1985 roku. Czyli zaledwie 3 tygodnie później funkcjonariusz Krzysztof Pyka zaginął. Wiadomo było, że jako ostatni widział go kolega z komisariatu w Polańczyku. Razem pili w tamtejszym ośrodku Jawor. Kolega miał przejąć nocny dyżur i po wspólnym piciu faktycznie poszedł na komisariat, obudził się następnego dnia rano na biurku i nic nie pamiętał, jak się rozstał z Pyką. Został zatrzymany, ale nie znaleziono żadnych dowodów na to, aby to on miał związek z zaginięciem kolegi milicjanta. Wiadomo, że tego dnia Tadeusz P. był widziany w Polańczyku, ale czy się widział ze swoim podwładnym, tego nie ustalono. Ciało Krzysztofa Pyki odnaleziono po paru miesiącach. 3 lutego 1986 roku zostało wyłowione z jeziora Solińskiego. Znalazł się na miejscu zdarzenia. Widział wypadek. Rozpoznał, jak twierdzą jego koledzy, kto siedział za kierownicą i chciał podjąć milicyjne czynności. Dojść prawdy. Nie potrafił powiedzieć, ja się dostosuję do tego, co mówią inni. Nie chciał tego zrobić ani dla kariery, nie chciał tego zrobić nawet dla siebie, dla swojej rodziny. Według relacji świadków przychodził do przyjaciół i płakał. Płakał z bezsilności. Nie wiedział, co robić. Krzysztof Pyka, uczciwy milicjant, zginął lub został zamordowany w jeziorze Solińskim. Tam wypłynął. Do dzisiaj jego śmierć to ogromna zagadka. Wszyscy milicjanci pili i nie kryli się z tym. Tamtego dnia również w kotłowni w ośrodku Jawor pił również Tadeusz Pyka i był tak pijany, że nikt nie był w stanie uwierzyć, że mógł o własnych siłach pokonać bardzo długą trasę, w dodatku w kierunku przeciwnym do jego domu. Żona Krzysztofa chorowała. Milicjant Pyka bardzo ją kochał, bardzo pomagał jej. Mieli 2 małe córeczki. Krzysztof przynosił zakupy, gdy wracał z pracy. Tym razem też miał je ze sobą, lecz znaleziono je, nie wiadomo dlaczego, prawie kilometr od drogi, z której skręcał w stronę domu. Myślę, że sprawę zaginięcia, a potem, jak się okazało, zgonu Krzysztofa Pyki, trzeba jak najszybciej wyjaśnić. Przede wszystkim dlatego, że może się niedługo przedawnić. Tadeusz P., pijany, opowiedział o całej historii świadkowi swojej żonie Ewie. Opowiedział z bardzo precyzyjnymi szczegółami, jak doszło do morderstwa. Ewa P.,
żona Tadeusza, kiedy z nią rozmawiałam, sprawiała wrażenie wiarygodnej i bardzo cierpiącej kobiety, która wiele przeszła z Tadeuszem P., aby chronić swoje własne dziecko. Tadeusz P., zwłaszcza pod wpływem alkoholu, lubił mówić, lubił się chwalić swoimi czynami, nawet zabójstwem. Swojej żonie Ewie opowiedział o tym, jak zabił Krzysztofa Pykę. Kiedy zapytała dlaczego, odpowiedział: bałem się utraty stanowiska. Sprawa wypadku nie była jeszcze przedawniona i była to kwestia ochrony siebie. Czy jest to prawda, czy nie? Na pewno lepiej zna Tadeusza jego żona Ewa, która przeżyła z nim koszmar, bicie, katowanie, poniżanie, obecność kochanek w domu. Gdy usłyszała historię zabójstwa Krzysztofa Pyki, odnalazła notatki do książki Tadeusza P. i zaniosła je służbom. To oczywiście po latach. Wtedy, w połowie lat 80., prokuratorskie dochodzenie skończyło się niczym. Uznano, że śmierć Krzysztofa Pyki to był wypadek. Niczym skończyło się też dochodzenie w sprawie śmiertelnego potrącenia Edwarda Krajnika. Prokuratura w Lesku w 86 roku śledztwo umorzyła. Kariera Tadeusza P. rozwijała się zaś znakomicie. Jeszcze w tym samym 86 trafił piętro wyżej, do komendy w Krośnie. Później pracował w komendzie w Sanoku. Do wydarzeń z roku 85 i 86 jeszcze wrócimy. Teraz przenosimy się o ponad dekadę do przodu. 29 kwietnia 1997 roku. To już inne czasy. Tadeusz P. był już nie milicjantem, a policjantem i nadal wysoko postawionym. Jeszcze w latach 2000 był naczelnikiem sekcji ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Sanoku. Co za ironia. Na czele drogówki człowiek, który ma na sumieniu zabicie pieszego, popijanemu i ukręcenie sprawie łba. Tymczasem na trop sprawy zatuszowanego śmiertelnego wypadku spowodowanego popijanemu wpadł młody reporter lokalnego dwutygodnika Gazeta Bieszczacka, 29-letni Marek Pomykała. Na to wskazują relacje osób z jego otoczenia. Dzień przed zaginięciem Pomykała w rozmowie telefonicznej zapowiadał swojemu redaktorowi, że następnego dnia pojawi się w redakcji i że na dyskietce będzie miał materiał o policji. Mało tego, jeden z kolegów Marka Pomykały wspomina, że w tym czasie przejeżdżał z nim samochodem przez miejscowość Łączki i wtedy Marek powiedział, że prowadzi dziennikarskie śledztwo w sprawie wypadku sprzed lat, do jakiego doszło właśnie tutaj. Powiedział mu tyle, że chodzi o jakąś grubą rybę, nic więcej. A jednak to dość cenny ślad. Ważne zeznania pojawiły się później, po latach. O nich jeszcze powiemy. Rodzina Marka Pomykały błyskawicznie 30 kwietnia zgłosiła zaginięcie. Po kilku dniach, 2 maja, nad Jeziorem Solińskim znaleziono samochód reportera. O odnalezieniu auta policja powiadomiła rodzinę telefonicznie. Żółty maluch stał w okolicach zapory w Solinie. Na pytanie, co mają zrobić z pojazdem, bliscy usłyszeli, że mogą go sobie zabrać. Nikt nie wysłał techników kryminalistycznych, aby zebrać ślady z samochodu. Gdy ojciec próbował odpalić malucha syna, okazało się, że w samochodzie nie ma ani kropli benzyny. A zatem, tak wspomina ojciec, wyglądało, jakby ktoś to auto specjalnie przywiózł na to miejsce. A niedługo potem uznano, że Pomykała popełnił samobójstwo i sprawa została zamknięta. Rozmawiałem z tatą Marka Pomykały, emerytowanym nauczycielem z Sanoka, 86-letnim dziś Kazimierzem Pomykałą. Od blisko ćwierć wieku czeka na prawdę o śmierci swojego syna. On absolutnie nie wierzy w samobójstwo Marka i jest pewien, że syn został zamordowany w związku z wykonywanym zawodem. Jest pan przekonany, że to absolutnie nie było żadne samobójstwo, prawda? Ajej, to o tym mowy nie ma. Syn miał jakieś tam załamania, ale to nie był czas na to. Syn był już zupełnie na prostej. Syn miał dobrą pracę, z której był bardzo zadowolony. Syn miał plany na przyszłość, o których wiedziałem. I to o samobójstwie to mowy nie ma. I ten ostatni raz, jak się widzieliście, nic tak na to nie wskazywało, prawda? Absolutnie. Przyszedł po papierosy, bo
raniutko odwieź materiał do Gazety Bieszczadzkiej, do Ustrzyk, bo zamykają numer i musi odwieźć, a wieczorem po południu jedzie z żoną do takiego ośrodka Latarnia Wagabundy, bo to był, zbliżał się długi majowy weekend i że tam mają jechać. Także nic absolutnie nie wskazywało na to. No a dopiero potem się okazało, do kogo dzwonił w ten ostatni wieczór. On miał zatrzymane prawo jazdy. Mhm. Nie wiem, czy za szybką jazdę, a może po piwku był. I ten samochód dla redaktora terenowego to było no być albo nie być. Przecież nie mógł się poruszać. Korzystał z usług kolegów przez kilka dni, ale to nie jest to samo. A przecież miał tym samochodem jechać za dwa dni na drugi dzień, na tą imprezę. Mhm. A ten dokument miał pan komendant, co jemu było bardzo na rękę, bo wiedząc, że jakiś młody redaktoret zbiera materiały odnośnie śmierci Krajnika i Pyki, a syn łatwowierny, nie wiem, nie ma tych ludzi, którzy go umówili, nie ma tych ludzi, którzy, nie wiem, czy on sam pojechał, czy z kimś pojechał. Dziś ludzie się boją, ludzie nie chcą mówić, nie wiem czemu. No i o godzinie 9:00, to była po 8:00 wieczorem, wyszedł, nam nic nie mówiąc, żebyśmy się nie denerwowali, i pojechał, a wtedy już pan był na działce, na swojej daczy nad Jeziorem Solińskim. Pewnie go zwabił, że jak przyjedzie, to mu odda prawo jazdy. Myślę, że prosił, mówił, żeby przywiózł, syn miał taki wielki notatnik swój reporterski, w którym pisał wszystkie sprawy, bo ten notatnik zginął razem z synem. Myślę, że może prosił, oddał ten notatnik, że mu i tym go musiał zwabić. Co zrobił z ciałem, do tej pory nie wiadomo. Robiono, prokuratura krakowska, no dobrze się do tego zebrała, robiła bardzo jakieś szczegółowe poszukiwania, ale widocznie nic nie znaleźli. Marek Pomykała od zawsze był zafascynowany sportem. Pracował nie tylko w Gazecie Bieszczadzkiej, ale pisał też do wielu ogólnopolskich gazet sportowych, między innymi do słynnego Tempa. Był zapalonym fanem hokeja. Jego znajomi mówią, że choćby z tego powodu samobójstwo nie wchodzi w grę. Jego ukochana drużyna hokejowa STS Sanok lada dzień miała grać ważny mecz i niemożliwe, aby Marek mógł to spotkanie sobie odpuścić. Ale można powiedzieć, że to tylko przypuszczenie, a istotne są fakty. No więc fakty były takie, że młody Pomykała za coś stracił prawo jazdy. A zatem miał interes do szefa drogówki w Sanoku, aby to prawo jazdy odzyskać. Faktem jest też, że tuż przed zaginięciem dziennikarz dzwonił do wysoko postawionych osób w ówczesnej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krośnie. To zresztą wyszło na jaw potem. Początkowo służby nie widziały potrzeby sprawdzania bilingów. To rodzina naciskała na prokuraturę, bo bliscy wiedzieli, że w wieczór, gdy zaginął, Marek Pomykała gdzieś wydzwaniał z zamkniętego pokoju. Niestety treści tych rozmów nie słyszeli ani jego żona, ani kolega, który akurat tego wieczoru do niego przyszedł. 2 lata po zaginięciu syna rodzicom dziennikarza udało się doprowadzić do wszczęcia przez sanocką prokuraturę śledztwa w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Trwało ono zaledwie parę miesięcy i skończyło się umorzeniem. Śledczy uznali, że choć nie można wykluczyć zabójstwa, to jednak samobójstwo wydaje się bardziej prawdopodobne. A w uzasadnieniu napisano m.in., że sprawdzono połączenia z telefonu Pomykały i że nie było żadnych rozmów
To właśnie na tej podstawie bliscy uznali, że ktoś coś solidnie zaniedbał, bo przecież tego ostatniego dnia Marek właściwie non-stop z kimś rozmawiał przez telefon. No i Billing wykazał. Między innymi, że 29 kwietnia po godzinie 21 Pomykała dzwonił choćby do ówczesnego komendanta wojewódzkiego Mieczysława Totonia oraz do jego zastępcy Jerzego Martynka. Oczywiście, że pytano dwóch byłych komendantów, o czym rozmawiali z dziennikarzem, ale ani jeden, ani drugi nic nie pamiętał, opisywała dziennikarka rzeszowskiej gazety Super Nowości Martyna Sokołowska. Wiadomo też, że tego wieczoru ktoś kilkakrotnie dzwonił do Pomykały z barów Birland i Bustar. Kto? Tego śledczym nie udało się ustalić. Wspomniałem o kilkumiesięcznym śledztwie z 1999 roku. Na tym jednak sprawa się nie skończyła. W 2014 dochodzenie zostało wszczęte ponownie, a to dlatego, iż na policję zgłosiła się Alina K. z informacją, że od swojej znajomej dowiedziała się strasznych rzeczy. Ta znajoma to Violetta Z., przez pewien czas kochanka Tadeusza P. Były policjant miał jej pod wpływem alkoholu wyznać, że zabił dziennikarza, który węszył w sprawie śmiertelnego wypadku, jakiego się dopuścił po pijanemu w połowie lat 80. Violetta Z. miała usłyszeć, że do zbrodni doszło na działce Tadeusza P. w Wołkowyi. Katarzyna Handerek rozmawiała także i z nią. Tadeusz swojej kochance Violetcie opowiedział pod wpływem alkoholu, że w gumowych rękawiczkach udusił klęczącego Marka Pomykałę, proszącego go o życie. Pozostaje pytanie, jak krakowska prokuratura zareaguje na wyznania Tadeusza P. po alkoholu. Na szczęście jednak wiemy, że podczas wywiadu z telewizją zupełnie trzeźwy Tadeusz przyznał się do dwóch zabójstw i obiecał opowiedzieć o trzeciej śmierci, gdy tylko sprawa ulegnie przedawnieniu. Rozmawiałam z Tadeuszem wiele, wiele godzin. To nie był jeden wywiad. I muszę przyznać, że do zabójstw podchodzi niezwykle brawurowo. Wręcz chwali się nimi. Jest z nich dumny. Jeżeli chodzi o to postępowanie z 2014 roku, początkowo sprawę prowadziła prokuratura rejonowa Krośnieńska, potem okręgowa w Rzeszowie. Przesłuchano nie tylko Alinę K., ale i Violettę Z., a także wielu innych świadków. Na tej podstawie właśnie wtedy ustalono, że to nie ojciec Tadeusza P., ale on sam spowodował śmiertelny wypadek w Łączkach. I co? I nic. Byłego policjanta w tym postępowaniu nawet nie przesłuchano. Działki w Wołkowyi nie przeszukano, a śledztwo wówczas umorzono. Tu znów cofniemy się w czasie do roku 1986. Magazyn Ekspresu Reporterów dotarł do ważnego dokumentu datowanego właśnie na ten rok. Wskazuje on na to, że wśród milicjantów w Lesku i okolicach właściwie wszyscy wiedzieli, iż Tadeusz P. po pijanemu zabił człowieka na drodze, a potem sprawę zatuszował, by nie przeszkodziło mu to w dalszej karierze w szeregach milicji. Mało tego, wiedzieli o tym przełożeni aż po samą górę. W archiwach rzeszowskiego IPN zachował się anonim skierowany do generała Czesława Kiszczaka, nadzorującego milicję i służby specjalne ministra spraw wewnętrznych. Autor anonimu opisał zarówno sam wypadek z listopada 1985 roku, późniejsze tuszowanie sprawy, jak i tajemniczą śmierć funkcjonariusza Krzysztofa Pyki, który zaginął w grudniu, a którego ciało wyłowiono z zalewu w lutym kolejnego roku. Wszyscy ludzie w Lesku mówią, że musiał zginąć, gdyż za dużo wiedział i zagrażał komendantowi P. Ludzie są tu całą sprawą bardzo wzburzeni, bo P. nadal jest komendantem i używa życia. Władze w Krośnie albo nic nie wiedzą, bo P. ma tam dużo znajomych, albo boją się interweniować, bo ojciec P. jest zasłużonym człowiekiem i dobrze ustosunkowanym, a tak też mógłby odpowiadać. Panie ministrze, powiedział pan kiedyś w Sejmie, gdy była sprawa z księdzem Popiełuszką, że nikt w Polsce nie może łamać prawa bez względu na to, kim jest i jakie ma stanowisko. A tutaj w Lesku prawo zostało złamane przez przedstawiciela władzy. Winni są na wolności i ponad prawem. Chronią ich stanowiska i znajomości. To fragment anonimu cytowanego przez rzeszowskie Supernowości, którego autor podpisał się jako mieszkaniec Leska i osoba blisko związana z organami MO.
Kilka miesięcy po tym liście do szefa MSW śledztwo zostało ponownie wszczęte. Prowadził je prokurator Zygmunt Słabik. Człowiek, którego nazwisko przewija się w dokumentach IPN jako oskarżyciela działaczy Solidarności w stanie wojennym, śledczy, który w 1985 brał udział w czynnościach na miejscu śmiertelnego wypadku w Łączkach i który sprawę wtedy zamknął umorzeniem. No i na marginesie, w depeszach z roku 2006, 2007 i 2008 można znaleźć informację, że stał on na czele prokuratury rejonowej w Lesku. Czym zakończyło się wtedy w 1986 ponowne śledztwo prowadzone przez prokuratora Słabika? Kolejnym umorzeniem. Zygmunt Słabik nie dopatrzył się nieprawidłowości w postępowaniu, jakie sam wcześniej prowadził. Potwierdził więc, że samochód w chwili wypadku prowadził ojciec Tadeusza P., a śmierć milicjanta Krzysztofa Pyki nie miała nic wspólnego ani ze zdarzeniem w Łączkach, ani w ogóle z wicekomendantem milicji w Lesku. A jednak istotnym dowodem w tej sprawie są słowa Ewy P., żony Tadeusza P., no i wspomniane wcześniej materiały do książki. Były policjant miał swojej partnerce mówić, że kiedy nastąpi przedawnienie sprawy Krzysztofa Pyki, wskaże miejsce, gdzie doszło do zabójstwa, a wszystko opisze w książce. Wiele wskazuje na to, że Tadeusz P. pomylił się co do terminu przedawnienia tej sprawy. Najpewniej sądził, że nastąpiło ono po 30 latach od śmierci milicjanta. Tymczasem pewne prokuratorskie czynności sprawiły, że to przedawnienie nastąpi po 40 latach. Tymczasem w 2016 roku Tadeusz P. w sumie przyznał się nie tylko do spowodowania wypadku w Łączkach, ale i do związku ze śmiercią milicjanta, który nie godził się na potwierdzenie nieprawdy na temat wypadku. Wszystko to opisał w mailu do krośnieńskiego wydawnictwa Red Hunus. To była oferta wydania autobiograficznej książki wraz ze streszczeniem tego, co miałoby się w tej pozycji znaleźć. Składam propozycję współtworzenia książki będącej moimi autentycznymi wspomnieniami o czynach przestępczych, jakich dopuściłem się, pracując w resorcie MSW. Jestem emerytowanym oficerem policji, pracowałem w Bieszczadach. Historia tych spraw jest do dnia dzisiejszego żywa i bulwersująca w tym regionie. Nastąpiło przedawnienie, więc może ujrzeć światło dzienne. Z uwagi na przedawnienie w dniu dzisiejszym bez obaw o pociągnięcie do odpowiedzialności można opowiedzieć i zrzucić z siebie jarzmo tych czynów i 30 lat jarzma życia w oczekiwaniu na karę lub przedawnienie. Mogę bez obaw podać nazwiska wszystkich osób związanych z tymi sprawami i żyjących do dnia dzisiejszego. Tak Tadeusz P. pisał do wydawnictwa, zapowiadając, jakie rewelacje zamierza ujawnić. Między innymi chciał opisać, jak to określa, usunięcie dwóch osób, milicjanta i osoby stojącej kilka metrów od wypadku, które były bezpośrednimi świadkami zdarzenia. O kogo jeszcze może chodzić oprócz Krzysztofa Pyki? No i w mailu pada też deklaracja ujawnienia nazwisk osób, które wówczas pozwoliły na ukręcenie sprawie UBA. Całe skręcenie zostało wykonane przy wybitnej pomocy resortu MSW. Dysponuję i podam nazwiska osób związanych z tym, z opisem roli prokuratora, późniejszego szefa prokuratury, milicjantów oraz ich przełożonych, ówczesnego aplikanta prokuratorskiego, a późniejszego prezesa sądu, naczelnika WUSW Krosno. Krośnieńskie wydawnictwo odmówiło wydania takiej książki, ale Tadeusz P. zamiaru nie porzucił. Z propozycją zwrócił się do Jana Joniaka, który w 2012 na łamach Pulsu Bieszczadów jako pierwszy opisał sprawę tajemniczej śmierci sierżanta Pyki. Joniak sprawę przekazał innemu bieszczadzkiemu dziennikarzowi, Henrykowi Nicponiowi, który od kilku lat pracuje nad książką dotyczącą wydarzeń z samych lat 80. A zatem w niej ani słowa o sprawie Marka Pomykały. Dziś obaj dziennikarze są ważnymi świadkami w śledztwie, którego wszczęcie poleciła prokuratura krajowa, po tym jak materiał o zaginionym dziennikarzu z Sanoka ukazał się w Telekurierze. Prowadzi je prokuratura okręgowa w Krakowie. Trwa już blisko rok i śledczy niestety nie informują o postępach. Niewiele informacji z prokuratury ma też tata Marka Pomykały. Pan Kazimierz przyznaje, że nadal liczy na rozwikłanie sprawy. Czy ma pan w ogóle jakieś nowe informacje z prokuratury w sprawie śmierci syna? Czy prokuratura przekazuje panu coś, co udało się jej ustalić? Prokuratura przekazuje, ale chyba nie mają nic, bo ostatnio w czasie wakacji nie było jakichś, nie wiem czy mieli przerwę,
z pracy. Dostałem tylko rachunek za ekshumację, za DNA, które robili na jakimś tam pochowanym, nieznanym osobniku, a podejrzewali, że to może być ciało mojego syna. I się okazało, że to nie jest to. A to nie wiem, bo tego mi już nie napisali. Napisali tylko, ile zapłacili za tą operację. Pan prokurator Szewczyk powiadamia mnie, jeżeli coś jest. Widocznie nic nie mają, bo nie mam ostatnio jakichś tam wiadomości nowych. Czy wierzy pan jeszcze w sprawiedliwość, tak? No bo lata minęły. Na szczęście coś po latach zaczęło się w końcu dziać, ale... Wie pan, dziać się zaczęło, bo to ja zacząłem za tym chodzić. To nie ktoś, tylko ja. Ale jest bardzo trudno. Ci, którzy wiedzą, albo się boją, albo nie chcą mówić, no i trudno jest dojść do prawdy. Trudno się też dziwić ludziom, że się boją, jeśli teraz są prokuratorskie akta, które trafiają do tego byłego milicjanta, tak? No, wie pan, to jest łajdactwem było, że wtedy, kiedy było wiele rzeczy wiadomo i na świeżo, to ukręcali łeb temu. No. A ludzie bali się, bo przecież to były inne czasy. Dziś nie powinni się bać, a nie wiem czemu, też nie chcą mówić. Zapewne potencjalnym świadkom nie dodaje odwagi to, jak postępuje wymiar sprawiedliwości. Trudno to nazwać inaczej niż niefrasobliwością. Stało się bowiem tak, że wszelkie ustalenia krakowskiej prokuratury, jakie ta przesłała do sądu w Krośnie, wnioskując o zwolnienie Henryka Nicponia z tajemnicy dziennikarskiej, trafiły do Tadeusza P. Były milicjant i policjant mógł się wszystkiego dowiedzieć. Kto złożył obciążającego zeznania, ile śledczy wiedzą, a czego nie wiedzą. A sam Tadeusz P. tym, że o wszystkim wie, pochwalił się Katarzynie Handerek. Prokuratura krakowska wysłała opis przebiegu postępowania bez zakrycia danych osobowych i adresów pokrzywdzonych i świadków. Wysłała pismo do sądu w Krośnie, by zwolnił dziennikarzy piszących o Tadeuszu P. w Bieszczadach. Prokuratura krakowska, jak sądzę, chciała opisać przyczynę wniosku o zwolnienie z tajemnicy dziennikarskiej sądowi w Krośnie. Krośnieński sąd z niewiadomych względów cały ten opis z odtajnionymi danymi, adresami pokrzywdzonych i świadków wysłał dziennikarzom z Polańczyka i Rzeszowa. Jak się okazało, jeden ze świadków, który miał być zwolniony z tajemnicy dziennikarskiej, był przyjacielem Tadeusza P., a przynajmniej tak mu się wydawało. Przesłał mu cały przebieg postępowania. Tadeusz był niezwykle dumny. Chwalił się swoimi koneksjami. Przekazał dokument dziennikarce telewizyjnej. Oczywiście od razu informacje te zostały przekazane pokrzywdzonym, że ich dane wyciekły i że mogą znajdować się w niebezpieczeństwie. Wiosną w ramach prokuratorskiego śledztwa przez kilka dni prowadzono działania na terenie domku letniskowego i działki w Wołkowyi należącej do Tadeusza P. Zabezpieczono ślady na posesji, gdzie mógł być zabity Marek Pomykała. Brak jednak wiadomości o tym, że znaleziono coś, co śledztwo pchnęłoby do przodu. Rodzice Marka Pomykały postawili na cmentarzu symboliczny grób. Bliscy liczą, że może w końcu poznają prawdę o tym, co stało się z 29-latkiem. Może uda się znaleźć jego szczątki, pochować. Pan Kazimierz Pomykała powtarza raz po raz, że on nie szuka zemsty, lecz sprawiedliwości. Ubolewa, że jemu lat przybywa, a tymczasem z prokuratury pozytywnych wiadomości brak. Sprawa nie posuwa się od pewnego czasu do przodu. Nie mam żadnych wiadomości nowych. No, oby się to w końcu wyjaśniło i oby sprawca został skazany. Nie wiem, bo to się ślimaczy jakoś. Nie ma takich, bo przecież są ludzie, którzy na ten temat wiedzą albo wszystko,
albo przynajmniej trochę, a nie chcą mówić, nie wiem dlaczego. A czas minął, już niektórzy mogą się nie bać. Pan już nie jest tym, czym był, tak mi się wydaje. Redakcje magazynu Ekspresu Reporterów i Telekuriera, które jesienią ubiegłego roku zajęły się sprawą śmierci Krzysztofa Pyki i Marka Pomykały, do tematu będą wracać. Katarzyna Handerek deklaruje, że nie odpuszczą. Nie zostawimy w spokoju tych spraw, dopóki nie dowiemy się, jak zmarli Krzysztof Pyka i Marek Pomykała. Obydwaj niesamowici ludzie. Milicjant, którego uciszono, i dziennikarz, któremu zamknięto usta. Próbowałem się skontaktować z Tadeuszem P. Niestety, bezskutecznie.